Twoja służebnica święta Faustyna w dzienniczku zapisała takie słowa. W czasie spokoju dusza tak samo robi wysiłki, jak i w czasie walki. Musi się ćwiczyć i to bardzo, bo inaczej nie ma mowy o zwycięstwie. Czas spokoju uważam za czas przygotowania do zwycięstwa. Musi ustawicznie czuwać, czujność, jeszcze raz czujność. Dusza, która się zastanawia, otrzymuje wiele światła. Dusza rozproszona sama w sobie, narażona na upadek i niech się nie dziwi, że upada. O Duchu Boży kieruje.
klucze przy tym.